The stage is set. How many lies would you tell to be human? Hej, cześć, siemano wam wszystkim, ludzie z tej strony Jack, witam się z wami bardzo serdecznie w kolejnym materiale. Zagrajmy w Lies of P. Na start widzimy się tutaj, w kracie centralnym, ponieważ gdzieś tutaj powinno być przejście do tego zaszyfrowanego pojemnika, czy też raczej do miejsca, które gdzieś tu być powinno. To jest to miejsce. I see Hotel Krot. I do love this view. It is a nice view, but we must be moving. Okej, gdzieś tu ma być. Ska. O, czekaj. Czekaj, czy tu muszę wykorzystać gest? Z tym sprawdzeniem gleby? Sprawdźmy. Tutaj, sprawdzenie podłoża. Jest, proszę. Mechanizm regionu! Dziękuję! I strój rozgrzeszonej. Ej, dziękuję naprawdę za ten mechanizm. Łowcze odzienie rozgrzeszone. Można na nim dostrzec ślady ran wyrządzonych przez żali rozpacz. Była dumna, że chroni ludzi jako tropicielka. Poczucie godności opuściło ją jednak, gdy zorientowała się, że prowadzi ich prosto do piekła. Okej, no strój wygląda fajnie. To pochodzimy w nim sobie. Ej, ale ci... kurde... Ciekawi mnie, czy jakbym mu od razu sprawdził tutaj glebę, to czy mógłbym to zdobyć? To mnie naprawdę ciekawi. Czy to jest, wiecie, zablokowane, że nieważne ile razy bym to sprawdził, dopóki, wiecie, nie ten... Dopóki nie... Nie sprawdzę tego jako ten... Czy nie sprawdzę tak po zdobyciu tego przedmiotu, no to wtedy ni cholery tego nie odzyskam. Aż Boże, nie zyskam, tego nie zdobędę. To jest dobre pytanie. W ogóle to jest też fajna konstrukcja. Jakby w ogóle sobie taką lampę ogarnął, nie? Dobra, to jest teraz mało ważne. Bo teraz chcę sobie zresetować ulepszenia Legionu, żeby odzyskać ten drugi mechanizm z tego sznurka. No bo niestety nie będzie mi dane wykorzystać w pełni potencjału z sznurka. Okej, czekaj. Zresetuj rękę Legionu. Zobaczmy. Okej, za jeden owoc. To mi się nawet podoba. Tutaj. Zresetuj. Dziękuję. Oj, mogę od razu tutaj awansować. Świetnie. No to pyk. Ja bym się teraz zresetować. To za ile? Za dwa. Okej, czyli każdy kolejny reset to jest jeden owoc w górę. Spoko. Good to know. Ta gida jest naprawdę fajna, tylko musiałbym się jeszcze nauczyć, jak to wykorzystywać. Ale sznurek i flamberg to są chyba łapki, które ulepszę jako pierwsze. Stalker, please. Tak. Dobra. Za 4, dziękuję. Proszę. Kolejne 4 kamyczki do kolekcji. Ile jeszcze? O, dobra. Kolejny owoc, no to zabierzmy go. I wymieńmy od razu na kolejne kamień życzenia z odzyskiwaniem. Stalker! Tak. Wiem, co chcesz powiedzieć. Dawaj mi kamiura. Nie powiem, trochę mnie jednak boli, że muszę konkretnie siedzieć przy tym, przy Stargazerze, żeby to się załadowało, że nie mogę tego samemu załadować tak od razu, w sensie, że to, wiecie, nie ciągnie mi z magazynu albo z kieszeni te kamieni, tak długo, jakie mam, no ale trudno się mówi. Patrzcie, to jaki w ogóle wygląda, jak wielki kompas. A to oznacza porę roku. Ej, też fajne. Nie wiem, kto pada taki design, ale gratki dla niego, bo wygląda to świetnie.
Dobra. Wejście do opery. Jolo. Czas zawalczyć z bossem. Ciekawe, czy uda mi się go chociaż pokonać za pierwszym podejściem. Dobra, może nie powiem, że powątpiewam. Liczę na to, ale zobaczymy, ile z tego faktycznie będzie. Dobra. Teraz tak, tutaj weźmiemy sobie ten sześcian właśnie. Ile? Tak, to nie pokażę. Tutaj musiałem wejść do tego. Chyba, że tutaj? Nie, to nie będzie magazynu. Dobra, do rzucania mam dwa takie fajne przedmioty. To weźmy sobie tutaj ogniwo, które co kupione. Zakładam, że to będzie jakaś wielka marionetka, więc wiadomo, marionetki nie lubią prądu, ani kwasu. Ja pierdolę. Nieważne, nie będę zużywał leczenia, tylko po to, żeby mi to zeszło. Tutaj sobie zostawimy kamień szydwierski. O, bo nie, ścierniwo sobie nałożymy na start walki. Uff, dobra, udało się uniknąć damage'a. Czy bardziej właściwie powrotu? Nie, dobra, nie, powrotu. Kurde, damage'a. Odejął tu! Ty, mam ten klucz jeszcze? Mam? Mam klucz trójcy! Jak ja tego nie zauważyłem, jak tu z pożyciem go zaskoczyłem? Ty, dobra, rozszczepił jest mało ważna, ale tu! Otwieraj klucz trójcy! Przeszli przez drzwi, pora poznać prawdziwe znaczenie trzech filarów. Występ dnia zaszczyciła nas największa śpiewaczka kratu. Szkoda, że nie może śpiewać, bo ktoś uciął jej język. Okej, okay, jest w sejfie. Kwarc? Jest! I przetwornik radiacyjny. Dobra, zobaczmy. Przetwornik. Odporność na ogień i elektryczność. I ogólnie w górę tamto idzie. Redukcja od kwasu. No tu nie bije nikt kwasa, więc mogę to wymienić akurat. I spoko. Obciążenie jest takie samo, więc tego statystyki się zmieniają. Spoczy. Ej, dobra. To nie, jak mamy takie precjozum, no to wracamy do hotelu. Od razu wyposażymy się. Teraz ten kwarc sobie załadujemy. I teraz pytanie, w co wpakować? Myślę, że jeszcze nie będę szedł w owoce. Owoce myślę pójdą jako ostatnie, żeby właśnie jednocześnie mieć buffa, żeby mieć ich więcej i żeby te owoce też się szybciej spełniły, powiedzmy, nazwijmy to tak, w takim mega dużym skrócie. A tam było coś jeszcze, chyba atak gardą, to mnie interesowało. To ma coś nowego do powiedzenia? The city. Nie. To nie dajemy go dokończyć. Siadamy. Aktywuj napęd P. No, nie. Wracaj mi tutaj. Dobra. Zwiększenie, czy tutaj? Zobaczmy. Skoncentrowany atak ręki poprawia zniszczenie gardy doskonałej. Poprawia atak ogłuszeniem ataków ładowanych. Z tego nie mogę wziąć. Tak, bo z tego wziąłem już zwiększenie ogniw pulsu. Tutaj coś jeszcze było chyba. Obciążenie nie. Pozwolę szybkie używanie kamieni życzenia. Takie sobie. Paść przy skrzeszeniu. To brzmi naprawdę super. Żeby od razu mieć to na full naładowane. I chyba w to pójdę. Bo te szybsze kamienie życzenia nie są aż tak mi potrzebne, ale te przy wskrzeszeniu załadowanie baśni jest naprawdę spoko. Tylko pytanie, czy będzie ładowało na full. Bo jeśli tak, to nie będę się musiał w ogóle martwić o zużywanie tych punktów baśni. Bo teraz na przykład będę mógł sobie naładować baśń, naładuje mi się baśń, kiedy zginę. Będę mógł ją zużyć, a i tak, jeśli miałem wystarczająco baśni nabitej w trakcie zgonu, no to sobie te baśnie znowu do pełna odzyskam. Kiedy wyciągnę to ergo. Dobra.
Dobra, lecimy. Spróbujmy teraz może... Spróbujmy może teraz wykorzystać tego... sytuację i nie dać się trafić tej marionetce na początku. Oj, patrzcie, to jest ten duży okrągły budynek, o którym mówiłem, byliśmy tam na tej... Tedrze, w ogóle widać on gdzieś? O, o! Tam? Nie, to jest jakaś góra. Ale gdzieś tam byłaby taka tedra, mi się wydaje. Dobra. A w sumie nie, nawet nie będę walczył z tą marynetką, po prostu idziemy dalej, bo ona albo spadnie, albo grzmotnie ten. Ten świecznik, powiedzmy. A nie, odpuściła sobie, no to jeszcze lepiej. Dobra, nie wiem co mnie czeka, ale zjawę z chęcią przyzwę. YOLO. Zwalczmy z bossem. Okej, to chyba nie jest ten boss z intra. Serce jak nasze, kurde. Wygląda przynajmniej. No identyko jak nasze. A nie, to jednak ten boss. Okej. Dobrze! Gdzie z tą łapą? Była napisana? Joko Koso! Ale to jest Joko Koso! Ej, podniosę ten gang, to... Dobrze, doskonała. Kurde! Jesteś zły, czy źle, źle robimy? Nie wiem, co jest. Może się mylę na przykład. Jest po nim i oczywiście to pierwsza faza dopiero. What? To był egzoszkielet? Okej, przyznam, tego się nie spodziewałem. Thank you.
Czyżby zjawa zawsze była zbroją bossa? Incredible! You defeated the king! I gotta think the puppets will have changed too, right? I mean, there's only one way to find out. Let's go backstage. Oh, dobrze, kurwa! Ja jebie! No nie mogę po prostu! Godzinę z nim, kurwa, walczyłem! Ale w końcu mam chuja! Jakbym mógł przyrodzić jakiegoś bossa z innych sosów, wiecie, jakbym go nazwał? Genichiro w wersji marionetkowej z kosą zamiast miecza! Autentycznie! Walczył, kurwa, jak Genichiro. Tylko niestety, drobny minus jest taki, że Genichiro dało się w miarę fajnie jeszcze ogarnąć samemu. Jak go rozpracowałem... Za którym razem ja pokonałem Genichiro? Za czwartym, a teraz go pokonam za pierwszym. A tego chuja... Wypierdalaj. Ale Sokol oczy okazały się jednak przydatne. Patrzcie dzięki temu drugiemu wystrzałowi. Dobra, będę musiał zmienić tę rączkę i upgrade'y. Bo myślę, czy dać znowu na Flamberga, czy na coś innego. No blade idea, nie? Ale kurwa, wal się na pysk! Autentycznie. Wkurwił mnie na żart ten boss. No proszę. W hotelu mamy trzy osoby, z którymi można porozmawiać. A tutaj opłyta. O, czy teraz możemy pogadać z tą? Z tą Adelą? Potem jak pokonaliśmy bossa? Zobaczymy. Jak tam marionetki? No, oczywiście marionetki totalnie się nie zmieniły, no bo czemu by miały, a ja oczywiście idę za sobą. Usuwać dupskę! Tutaj na górę. Wyładowanie staminki. Operówka, wypierdalaj! Co teraz? Oh, there's another record. Aha, dobra, teraz po prostu umarło. Medalion szkarłatnej aktorki. I Fascination. Pamiętasz jeszcze ten moment zakochania? Ten moment, gdy byliście jedynymi ludźmi na Ziemi? Ten cudowny, magiczny moment, gdy wszelkie twoje nieszczęścia poszły w niepamięć? Niebiański głos Kratu, podarony od szkarłatnej aktorki Adeliny Cordae dla ciebie. Fascination. No dobra.
Jezu, ale jak mnie wkurwiła, po prostu wkurwił mnie ten post nie na żarty, nie? Ale mam go. W końcu go rozjebałem. Po prostu się odnowiło. Strój zdobyliśmy nowy, który widziałem. O, formalny strój księcia marionetek. Oficjalny strój księcia marionetek, kostium ten był noszony przez szkarłatną aktorkę Adalinę Cordey, gdy odgrywała rolę księcia w spektaklu. Podczas ukłonu widownia dowiedziała się, że Adelina, która grała księżniczkę, wcieliła się również w księcia marionetek. Gdy zdjęła maskę, widownia zgotowała jej niezwykle entuzjastyczne owacje na stojąco. Ale my w tym wyglądamy jak błazen, więc proszę o Sowiego Króla. To mi się spodobał bardzo ten strój. Dobra, w torbie mamy co? Tutaj Król Gwiazdy, tutaj kamienie. I tutaj. Czyjś naszyjnik. Naszyjnik, który niegdyś król marionetek nosił niegdyś król marionetek. Wyryto w nim chłopięcym pismem dla Romeo, twój przyjaciel C. Chłopiec miał do ojca żal, że ten nie poświęcał mu uwagi. Być może dlatego wręczył swój naszyjnik absolwenta Romeowi, przyjacielowi, którego podziwiał. I medalion szkarłatnej aktorki. Mały medalion, który został wręczony na pamiątkę, znajduje się w nim portret bladej dziewczyny, którą wielokrotnie ugodzono nożem. Siostry wymieniły się medalionami na znak przyjaźni. Starsza była zadowolona. Obyśmy zawsze miały wspólne na... Stały wspólnie na naszych marzeń. Twoja kochająca siostra. Okej. To jest trochę creepy, jeśli mam być szczery. Ale dobra, wracamy do hotelu, bo mamy jeszcze do pogadania z ludźmi. I nie tylko, bo jeszcze Polendina coś od nas chyba chciał, jeśli dobrze rozpoznałem. O, no patrzcie, zniknął. To by nie na zawsze. Dobra, zobaczmy, z kim tu mogę pogadać. To jest chyba Venini. To właścicielka i właśnie nasz tutaj ziomeczek sprzedawca. Notka pozostawiona na ladzie. Kukiełko Geppetta chce ci o czymś powiedzieć. Przyjdź do hotelowego ogrodu po drodze na Boulevard Elysium. Okej, czyli po prostu na trening. To są otworzę poza nagraniem, żeby nie dostać praw autorskich. Cutscenka się odpaliła. It's you. Come closer, won't you? When you reach a certain age, it's a comfort to reflect on old memories. That's a portrait of me when I was young. I was so feisty, so fearless back then. I loved the world, and the world loved me back. The passion of those days is long gone. But I still dream of those memories. I'm curious what your young eyes see. Is there any resemblance between me and that portrait? I still have to. To jest nowe, nie było takiego czegoś. It seems Geppetto even taught you good manners. Yes, those beautiful memories are still vivid in my mind. Time. Time and the memories that fill it are all we have. I hope you're making some good memories of your own. It may be a comfort to you someday. Aha,
A, no tak, bo przecież... Tak, przecież oczywiście skłamaliśmy, przecież ona teraz totalnie nie wygląda jak na tym obrazie. Dobra, nie pogadam z Ogarem, bo przejmę jeszcze te ergo. 10 tysięcy ergo! Nice! Ergo spalonego białego króla. Ergo pozyskane od Romea, króla marionetek. Kiedy chłopiec otworzył oczy, zorientował się, że zasiada na tronie, o który nikogo nie prosił. Gdy zatęsknił za dawnym przyjacielem, chwycił się kurczowo wspomnień o nim, choć wiedział, że nie ma już do nich powrotu. A great weapon calls for a great... Dobra, to nic nowego nie gada. Co masz nowego? Amulet Triumviratu podnosi zdolności wszystkich rąk Legionu o jeden. Mieli trzy ciała, lecz jeden cel. Zemścić się na marionetkach, zabijając je w taki sam sposób, w jaki zabito ich brata. Oho, to jest chyba nawiązanie do Bractwa Króliczków, bo ich zostało tylko trzech. Ale to mi nie jest aż tak potrzebne. W sensie, no fakt, mógłbym teraz to nosić, na przykład mieć za darmo trzeci level danej ręki, ale to sobie odpuszczę. Ta broń natomiast mnie ciekawi. Rozpruwacz marionetek. Szybkie cięcie w górę, porażający wierzcięć. To jest na bank broń, której używała ta zjawa. Zobaczmy. Rękojeść Kusarigamy, która niegdyś okryła krat krwawą mgłą. Sprężynowy mechanizm pozwala rękojeści z łatwością rozwinąć lub zwinąć łańcuch. Po kracie krąży legenda o uśmiechniętym, hedonistycznym mordercy. Powiadają, że miał mechaniczne serce. Okej. Poproszę. Bardzo mi się podoba ta broń. Choć nie powiem, jestem trochę ciekaw, skąd on to wytrzasnął. Bo raczej nie od tego. Raczej nie od tamtego trupa. Ah, I heard you defeated the King of Puppets. Amazing. The puppets appear lost without their leader. They have no purpose, no focus. To think one can have so much control through ergo waves. If we don't determine who or what is causing it, this could all happen again tomorrow. I fear I must call upon you again, my friend. Please gather records of the puppets' ergo waves while you're defeating them. No, dobra, super. Jakby... Chciałbym, tylko nie bardzo wiem jak. W sensie... Wedle stronki mam wejść na ten... Mam wejść do tego i tego użyć, ale tego się nie da używać. To się jakby zbiera samo z siebie. At the house of Anini. Tutaj nic nie powiem. Mogę tylko kupić najwyżej tutaj te wszystkie rękojeści. Jestem to autentycznie sam w dupie. Nie wiem, co mam robić. Felicitas salutei. Dobra, to jest stare. To też. Tu mogę co najwyżej tylko zmienić łapę. Na przykład na, nie wiem, Fulminisa. Tego nie używałem, ale wiem, Flamberg zawsze mi się podoba. Ale zobaczmy, wróćmy może do sznurka. Tylko oczywiście będę musiał poczekać, aż zakwitną te owoce, żeby móc sobie zresetować sokole oczy. Ale to później. Dobra. Co by tu ulepszyć? Może to. Księżycowi Kamienowi Przymierza. Rozkruwasz marionetek. Na plus 2. Na plus 3 mi nie starczy. Niestety. Ale zobaczmy. Ile to już ma? 190, jeśli dobrze liczę. To nawet nieźle. I to jeszcze jest broń specjalna. Dobra, tu mam do odstawienia nagranie. Antonia's condition is getting worse. I knew it would come to this. The petrification disease locks people inside a cage, inside their own bodies. We're all safe. Thanks to her sacrifice.
but I wish for a miracle to save everyone. Me as well. Okej. A nie, czekaj, tu był chodzą. Tak, tu jest ten ogół, dobra. Tak, wiem, że mogę kłaść przedmioty. Dobra, co byś chciał ode mnie, Margo? Welcome, good sir. At last, we speak frankly, instead of with professional reserve. I have something to confess. Something involving your unique perspective. I am a puppet whose ego has awoken. I don't know exactly why, and we need not dwell on the details. Instead, I wish to dwell on the welfare of Lady Antonia. I adore Lady Antonia. It is a presumptuous feeling for a puppet to have, to be sure. I have no intention of putting myself forward, of course. However, I cannot watch her die. It's too painful. Thus, I need your unique perspective. You exist somewhere between human and puppet. Can a puppet and a human fall in love? Have you ever met a puppet who loves a human? It exists indeed. An unbelievable love, to be sure, with a wedding ring as its symbol. I fear even trying to pursue such a splendid happiness. I have no intention of telling her, of course. It wouldn't be proper to burden someone so frail. If I may be frank, this is better than I dared hope. Even if you are telling me a sweet lie, I shall savor it. Thank you. It was wise to confide in you. Thank you for granting me that wisdom. Okej. Człowieczeństwo poszło w górę. To mi się podoba. No matter what fate brings us, I will be at Lady Antonia's side. Serving her is my duty. The very reason I was created. Welcome to Hotel Krat. How may I be of service? Okay, mam nadzieję, że wróci jednak za tę ladę. No matter what fate serving welcome to... Nie będzie tutaj tak stał. No tutaj nie ma nic nowego niestety. Ale czekajcie! Skoro stan Antoni się pogarsza przez zespół petryfikacji, czy cokolwiek, co tam jest, to czy Gianjo jako alchemik nie mógłby czegoś z tym zrobić? Pogadajmy z nim, może się dowiemy czegoś. Ok, akurat mam trzy owocki. Zbadaj dalej. Zresetuj. Co, teraz pięciu potrzebuję? Serio? Dobra, to będę jeszcze czekał 15 milionów na owoce. Dobra, nieważne. Ej, Gianjo, masz jakieś antidotum dla Antoni? Stalker, please. Jeśli ma, to jeszcze nie teraz. Czego szkoda, że gościu nie ma nic nowego do powiedzenia. No dobra. Zobaczmy, może jeszcze u Geppetta, czy coś nowego powie. Trochę wątpię, ale who knows. Nie ma go! Okej. Co jest? Myślałem, że to jest nóż, ale nie, to jest nos taki wydłużony. Nie możesz tego teraz użyć. W jakim sensie nie możesz tego teraz... Co ja mam z tym zrobić wielce? Dobra, ej, gdzie wcięło Geppetta? Mordo, gdzie jesteś? Ostatnie, czego się spodziewam, to że Geppetto nagle gdzieś zniknie. Chyba nie, bo tu jest tylko Polendina.
ja nie mam do odpalenia, to sobie odpalę, jak będę czekał na owocki. Jesteś tu, Geppetto? Nie. Gdzie go wcięło? Dobra, wymienię sobie tę broń już na tego rozpływacza, bo jestem naprawdę ciekaw tej broni. I always welcome. To jest tylko wiemy kamień szlifierski, bo tego nie chcę. At the house of any. Bo to mogę robić kiedy będę chciał. Tutaj ciągle to samo, wycena kolekcji też nie potrzebuję. Nie używę dałem. Gdzie wcięło Geppetta? Czemu nikt tego nie wie? Nie powiedzcie mi, że on tak po prostu stąd wyszedł i nikt nic nie wie. Ale na to wygląda, no gdzie on zniknął? People have no idea. Thanks for keeping me company. O, czekaj, o Geppetto. I'm an old friend of Geppetto. Make yourself at home. If you have any I see. To jest stara rozmowa. No to w takim razie olewamy ją. Okej, nie powiem, to trochę intrygujące. Ale patrzcie, nawet notki żadne nie zostały. The portrait hanging in Geppetto's room. It looks very much like you. I sense something strange. Something like the changes you're going through. The sort of thing you'd read in a fairy tale. Go to Geppetto's room. You should see it for yourself. I'll use my power to help you. Dobra, no zobaczyłem, ale może, może teraz będę mógł coś z tym zrobić. Dobra, będę mógł jeden punkt wydać. No to wydajmy witalność. Ej, czemu to odzyskiwanie gardą w ogóle nie poszło do góry? Miał być 27%, jest ciągle 23%. No clue. Dobra. Okej, dobra, czyli jednak nie. Wciąż nie mogę nic z tym zrobić. No dobra, zobaczyliśmy. Co, teraz Sofia powie coś nowego? I'll use my power to. Nie. I'll use my. Czekaj, a po. Nie, niech Jezus nie awans. Raz za dużo. Rozmawiaj. No nie, jest ciągle to samo. Dobra, a przeładujmy na przykład lokację. Do Lendina. Jeszcze nie wrócił. Dobra, no to. Okej, okay, dobra, tak nie mogę. To użyjmy zegarka. No i proszę. Dobra, Polandina jest już na miejscu. Zobaczmy, czy teraz Geppetto ma coś do powiedzenia. O, deszczowy dzień jest nagle. Może w sumie był, tego nie zauważyłem na monicie. Znaczy, czy ma, o ile w ogóle tu jest oczywiście. Ale nie ma go. Z tym ciągle nic nie zrobię. Dobra. Pisałeś, mordo. Dobra, to jest ładnie. Czyli to jest. To chyba był tryb fotograficzny, mi się wydaje. Czekaj, kamera. Nie, grafika też nie. Kontroler nie, to też nie. Przewodnik nie. Kurde! Myślałem, że był tryb fotograficzny, ale chyba mi się z Sifu pomyliło. Ale no tak, no to jest trochę dziwne. Dobra, no to co? Ja sobie poczekam, posłucham nagrania, poczekam sobie na kolejny owoc. No my widzimy się w kolejnym materiale, w którym spróbujemy co nieco poeksplorować dalsze tego co tam było za kulisami. Ode mnie to tyle, do usłyszenia, do zobaczenia. Cześć!